reformację zaczął Martin Luther. Ale nie był on jedynym teologiem, który głosił radykalne poglądy. Tych teologów było całe grono. Jednym z nich był Tomasz Müntzer. Tomasz Müntzer w swoich kazaniach występował przeciwko wszelkiej hierarchii duchownej i świeckiej, głosząc, że rzeczą najważniejszą jest natchnienie zesłane przez Ducha Świętego. Uważał, że wszelkie pośrednictwo duchownych jest zbyteczne, jak również wszelki przepych form w kulcie religijnym. Nie uznawał nawet nabożeństw. Jedyną formą kultu miało być, według niego, czytanie Pisma Świętego i śpiewanie psalmów. Nie uznawał także chrztu niemowląt i dzieci. Głosił konieczność przyjmowania chrztu w wieku dojrzałym. Dlatego jego zwolenników nazywano anabaptystami. Od greckiego powtórnie chrzczem. Ale nie tylko doktryna Tomasza Müntzera była o wiele bardziej radykalna od doktryny Marcina Lutra, co zresztą spowodowało, że drogi tych teologów się rozeszły. Ale Tomasz Müntzer głosił też radykalne poglądy społeczne. Domagał się zniesienia hierarchicznych stosunków społecznych. Domagał się wspólnoty dóbr. Komuniści, zwłaszcza w czasach Niemieckiej Republiki Demokratycznej, widzieli Tomaszu Müntzerze swojego poprzednika, swojego prekursora. Bo tak jak oni, tak jak komuniści, Müntzer chciał rewolucji i chciał wspólnoty dóbr. I rzeczywiście te dwie rzeczy łączyły Tomasza Müntzera z powstałym w XIX wieku ruchem komunistycznym. Ale była jedna rzecz, która go radykalnie od tego ruchu różniła. A to jest wiara. Komuniści byli ateistami. Tomasz Müntzer w Boga wierzył. Idee Tomasza Müntzera padają na podatny grunt. Bardzo wielu chłopów uciskanych buntuje się przeciwko temu uciskowi i wybucha w Niemczech wojna chłopska. Wojna chłopska wybucha w 1924 roku. Początkowo chłopi odnoszą szereg sukcesów. Powstanie w krótkim czasie ogarnęło Tyrol, arcybiskupstwo Salzburg, księstwo Styrii i Karyntii i Karnioli, Szwabiem, Wirtembergiem, Schwarzwald, Alzacjem, Palatynat, Hesjem i Brunswick, docierając na północy do Turyngii i Saksonii. I co się teraz ciekawego dzieje? Przeciwko Tomaszowi Müntzerowi, przeciwko chłopskim powstańcom występuje nie tylko cesarz Karol V, nie tylko Kościół katolicki, ale również Marcin Luther. Takimi słowami Luther zachęcał do walki z chłopskimi powstańcami. Kto może, winien ich bić, dusić i zabijać, skrycie i jawnie, a pamiętać, że nie masz nic bardziej jadowitego, szkodliwego, szatańskiego, jak człowiek zbuntowany. Zabić go trzeba jak psa wściekłego, bo jeśli ty go nie zabijesz, to on ciebie zabije i cały kraj z tobą. Niech bije, grzmoci i dusi kto może, a jeśli przy tym życie postradasz, toś błogosławiony, bo szczęśliwszej śmierci nie możesz nigdzie znaleźć. Umierasz bowiem w posłuszeństwie Słowu Bożemu i w służbie miłości. Bardzo ostre słowa. Jak je zrozumieć? Marksiści by powiedzieli, że zadziałał interes klasowy, że dla feudałów zbuntowany chłop był wrogiem, obojętnie czy byli protestantami, czy byli katolikami. Ale można na to spojrzeć też inaczej. Mówiłem już przed chwilą, że zdaniem Marcina Lutra człowiek jest winny posłuszeństwu władzy świeckiej, a chłopi przeciwko tej władzy świeckiej się buntowali. Więc ten radykalizm Marcina Lutra nie w jakiejś mierze konsekwencją jego poglądów religijnych. Po początkowych sukcesach ostatecznie wojna chłopska kończy się klęską powstańców. 15 maja 1525 roku w bitwie pod Frankenhausen powstańcy ponoszą decydującą klęskę. Tomasz Müntzer ucieka z pola bitwy, schroni się w mieście, ale tam zostaje znaleziony. Potem poddano go wyszukanym torturom. Osądzono jako heretyka, a następnie ścięto mieczem. Jego ciężarna żona została zgwałcona przez jednego z żołnierzy wojsk saksońskich. Pozostawiono ją przy życiu, ale jej dalszy los oraz jej synów
nie jest znanym. Ostatecznie, rok później, powstanie chłopskie zostało utopione we krwi. Jak pisze historyk Zbigniew Wójcik, zemsta zwycięzcy była straszna. Przywódcy wojny i wielu jej uczestników zginęło z rąk kata po uprzednich torturach. Dziesiątki wsi, których ludność aktywnie uczestniczyła w walkach, spalona. Ciężary na rzecz feudałów zostały poważnie zwiększone. Położenie chłopów w wyniku wojny uległo więc pogorszeniu. Wojna chłopska kończy się klęską radykalnych protestantów, ale reformacja w Niemczech rozwija się dalej. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter, użytkownik Bażanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite, użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.